Akademia Rozrywki. Adres przypomniałem dla tych, którzy będą chcieli napisać. Dziś mogą napisać do naszych gości, którymi są artyści kabaretu Świerszczy Chrząszcz. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Wąsowski, Michał Łysiak, Paweł Czochra. Nie zdarzyło wam się jeszcze... Przepraszam, będę się z uporem maniaka tego trzymał. Żałować, że tak się nazwaliście? Świerszczy Chrząszcz. A z uporem maniaka, bo uważam, że to troszkę mi przykrość robicie. Jak was się trzeba was zapowiedzieć, to jest jednak pewien wysiłek. Nie żałowaliście nigdy takiej nazwy? My nie. Chociaż już jak wyjeżdżamy za granicę, to trochę zmiękliśmy pod tym względem. Już nie każemy obcokrajowcom mówić tej strasznej nazwy. To na import jaką macie nazwę? Czy na eksport, przepraszam, bo to bardziej na eksport. Myślę, że na ten sam temat jest The Worms. A! Nieco prościej. Znaczy po wizycie w Austrii, gdzie tak zostało przekręcone. Któryś z was ma telefon komórkowy włączony, chciałem powiedzieć, bo właśnie go przed chwilą usłyszeliśmy. Ale to zaraz wyłączycie. Ale w Polsce jeszcze używacie tej nazwy, tak? Świerszczy Chrząszcz. I będziemy. Czy po pace ubiegłorocznej, na której troszkę sukcesów wam się zebrało, otworzyły wam się sceny? Zauważyliście, że przegląd kabaretów Paka otwiera sceny na występy kabaretowe? No, z pewnym opóźnieniem, tak. To znaczy inne to później. Na niektóre sceny jeszcze czekamy, na innych już wystąpiliśmy, że tak, prawda. Dzisiaj o 20:00 w piwnicy pod Harendą na kabaretowej scenie. Ta scena się otworzyła. Tak? Ta scena się otworzyła dla kabaretu Świerszczy Chrząszcz. Zapraszamy Państwa serdecznie. Dziś 20:00, krakowskie przedmieście 4/6. Kabaret Świerszczy Chrząszcz będzie naszym gościem. A teraz do 14:00 jest w Akademii Rozrywki. Na jaki temat porozmawiamy, to się okaże za chwilę. Trochę nas w ten temat wprowadzi monolog nagrany na pace w 2002 roku. To nie jest wasz monolog, broń Boże. To jest monolog Stefana Mellera. Ja studiowałem w Berlinie. Podczas studiów, nagle, pewnego dnia, nudziło mnie to, że codziennie mam mówić po niemiecku. Znaczy to też, nie? Cały czas w polsku, nie? I postanowiłem uczyć się nowego języka. Mój wybór trafił na język włoski. Uczyłem się przez cały rok tam włoskiego. Pojechałem do Włoch, ale mi się tam nie podobało, bo jak ten język włoski jest tak naprawdę twardy? C'era una volta una vecchia capra che aveva 7 capretini e li amava, come la mamma ama i suoi bimbi. Un giorno pensato di andare nel bosco a fare provviste per desinare. Wróciłem do Niemiec, do Berlina. Myślałem, kurczę, jesteś teraz skazany do końca swoich dni na język niemiecki. Aż pewnego dnia znalazłem przy uniwersytecie taki bardzo egzotyczny plakat. Ogólnie tam przy Wolnym Uniwersytecie w Berlinie jest mnóstwo egzotycznych plakatów. Tam są na przykład, nie wiem, kurs nurkowania na Malajzji albo kurs samopoznawania się dla gejów na Kubie, dojazd gratis. Zawsze dojazd gratis. A tam był plakat tak egzotyczny. Kurs języka polskiego w Krakowie. A teraz się nikt nie śmieje. Proszę Państwa, na końcu Pakin i ja potrzebuję trochę radości. Proszę Państwa, ja oczywiście od razu postanowiłem tam pojechać. Myślałem, że to jest moja ostatnia szansa. Przyjaciele moi mówili, zwariowałeś? Co tam ty chcesz tam w Azji? Ale ja pojechałem. Pamiętam jeszcze bardzo dobrze, jak przyjechałem po 9 godzinach do Krakowa swoim pierwszym polskim pociągiem. Przez 6 godzin rozszyfrowałem swoje pierwsze słowa po polsku, hamulec bezpieczeństwa. Przejadę tu do Krakowa, idę na rynek. Przy wylocie floriańskim widzę taki baner nad ulicą. 9. symfonia Ludwika van Beethovena. Kurczę, myślałem, ci Polacy, prawdziwi Europejczycy. Tu się odbywa obecnie festiwal współczesnej muzyki feministycznej. Bo proszę Państwa, Ludwika van Beethovena. We Włoszech tak jest, że kobiety zawsze mają A na końcu. A ja myślałem, że jakaś super chytra babka wyrobiła sobie pseudonim i udowodniła mężczyznom, że kobieta też potrafi pisać 9. symfonią. A do tego pasowało, że tam na rynku właśnie stał nasz Beethoven. Po raz drugi myślałem, ci Polacy, prawdziwi Europejczycy, nie? Każdy myśli, że to taki konserwatywny, tam tradycyjny kraj, jeszcze Kraków. No bo stoi facet na pomniku, ma taką fryzurę, to jest w Niemczech, to jest Beethoven. Idę bliżej, czytam Adamowi Mickiewiczowi naród. Może jakiś były burmistrz
pytam takiego gościa, który tam siedział pod pomnikiem. Słuchaj, taki Amerykanin, który tam akurat czytał przewodnik Let's Go Eastern Europe. Słuchaj, czy ty znasz tego gościa tam na pomniku? Poczekaj, sprawdzimy. Adam Małysz, nie. Adam Miśnik, nie. Adam Mickiewicz, poeta. Słuchaj, nie mogę znaleźć tam Adamowi Mickiewiczowi na od. Nie ma. Kurs językowy był wspaniały, dzięki naszej nauczycielce Angelika, która w wspaniały sposób uczyła nas języka polskiego, mianowicie bez tych wszystkich tam głupich podręczników, że dzisiaj mianownik w następnym tygodniu dopełnia, czy coś tam, nie. My uczyliśmy się na pamięć wiersz dla dzieci. I jako pierwszy wiersz dostałem Samochwała w końcu stała i wciąż tak. No, ona chyba wybrała to do mojego charakteru. To Stefan Meller na przeglądzie kabaretów Paka w 2002 roku. I wokół tego tematu będziemy się kręcić dzisiaj w Akademii Rozrywki. Nie ukrywam, że zainspirowała mnie nazwa waszego kabaretu, Świerszczy Chrząszcz. Zdarzyło wam się kiedyś jakichś kolegów, przyjaciół, znajomych, obcokrajowców uczyć jakichś słów po polsku? Tak, Świerszczy Chrząszcz. Tego uczyliście. O tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali. To znaczy o takich pierwszych słowach, których nauczyliśmy naszych znajomych obcokrajowców. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. No to jakie to były, jak sobie przypominacie? Pierwsze słowa, których nauczyliście swoich przyjaciół z innych krajów. Lubię cię. Naprawdę? Takie tak, to były słowa? Takie by były. Takie otwarcie bardzo. No ale tam potem przeszliśmy do kocham cię. A to po jakim czasie? Dopiero jak się opanowało, lubię cię. W zależności jaki zasięg ma słowo lubię cię. Jak się nie mogło opanować. Aha, jak się stwierdziło, że lubię cię nie idzie, to może kocham będzie prościej. A potem było dziękuję. I proszę. To jakiś skrót nastąpił, coś mi się wydaje. Proszę, kocham cię, dziękuję na przykład. Może tak być w ten sposób. To jest jakiś ciąg logiczny się tutaj tworzy. Ale to muszę wam powiedzieć, że mnie zaskoczyliście troszeczkę, bo ja myślałem, że Polacy z zupełnie innych słów zaczynają uczyć obcokrajowców, jak pierwszy raz im podają jakieś polskie słowa. No są takie słowa. No to słuszny trop jest. Okay. Taki zbiór słów, o których nie należy wspominać w radio. Albo przynajmniej przed 23. Tak. No i tego się domyślałem, że takie mogą być. To może, proszę państwa, te słowa sobie odpuśćmy, jeżeli państwo... Znaczy, możemy zacytować. Nie, poczekajcie. Dzisiaj wieczorem sobie zacytujecie pod harendą na waszym występie, na waszą odpowiedzialność, proszę bardzo. Natomiast teraz się oszczędzajmy. To te słowa sobie odpuśćmy, ale jeśli państwo mają jakieś takie... Przypominają sobie państwo słowa, których państwo uczyli swoich przyjaciół, znajomych, obcokrajowców. Jakie to były te pierwsze? Albo te zaraz po tych pierwszych właśnie. Jakie to były? Czekamy na te opowieści. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Jeszcze się coś przypomniało, czy nie? Czy tylko lubię cię i kocham cię? I proszę i dziękuję. Zostańmy może przy tym zestawie. To oczywiście to bezpiecznie jest. Tak, cześć. Cześć. Cześć na koniec. Albo na początek. Proszę, kocham cię, dziękuję, cześć. Bardzo ciekawa lekcja języka polskiego. No i proszę państwa, o tym dzisiaj rozmawiamy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Nieraz już przebyłam drogę od grudnia do stycznia, a nadziwić się nie mogę, jaka moja moga śliczna. Czasem uczą się polskiego Anglicy i Szwedzi, ale nic nie pojmą z tego, co w tej mowie siedzi. Ucz, 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 ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, 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 cóż w tym jest złego? Co złego, to nie my. Co złego, to nie my. Zanim obywatel Chopin zasiadł do pianina, to mu piękniej niż w Europie polskie chrząszcze brzmiały w trzcinach. Chociaż tańczy modne tańce nasza młodzież cała, w średniorolnym gospodarstwie dzień cielina pała. Ucz, 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 ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni.